Hej, hej! Jakiś czas temu zapytałem Was na Facebooku, jakie macie oczekiwania dotyczące nadchodzącego, znaczy kiedy to oglądacie, to już być może jest na ekranach kin, no nieważne, jakie macie oczekiwania odnośnie Łotra 1, czyli spin-offu Gwiezdnych Wojen, Rogue One. Przyjrzyjmy się tym Waszym opiniom, Waszym odpowiedziom. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. No dobrze, opinia numer jeden. Będę zerkał na monitor. Żeby seans, na który kupiłem bilety, się odbył i nie było nikogo innego na sali, bądź by postronni obecni trzymali mordy na kłódkę od początku do końca. Wiesz co, to jest tak. Znaczy, trochę mnie dziwi ta opinia. Znaczy, jasne, zdarzają się w kinie sytuacje, kiedy ktoś cię ewidentnie denerwuje, tak? Ktoś opowiadał jakąś sytuację, że na Przebudzeniu Mocy obok niego siedział jakiś dzieciak, malutki dosyć, który co chwilę ojca pytał: tato, a kiedy będzie Yoda? Tato, a kiedy będzie Darth Vader? No i to było denerwujące, tak? Ja miałem sytuację taką, że po prostu ktoś tak głośno żar jakieś chipsy w kinie, że po prostu się nie dało wytrzymać i niestety głupota ludzka była taka, że akurat musiał sięgać po chipsa w momencie, kiedy były najcichsze momenty filmu. Tak? Nie mógł, kiedy tam są jakieś wybuchy czy coś, wtedy sięgnąć po chipsa. Nie, musiał sięgać po chipsa wtedy, kiedy były najcichsze momenty filmu. W związku z tym, no wiecie, szelest torebki rozwalał umysł. Ale no, po to się też trochę idzie do kina. Jeśli jakiś moment w filmie padł jakiś gag i sala kinowa siedzi cicho, to znaczy, że gag nie wszedł. Tak? Znaczy, jakby ja znajduję pewną radość, o może tak, ja znajduję pewną radość w obserwowaniu reakcji publiczności. Tak, widzę, kiedy oni są, nie wiem, znudzeni, widzę, kiedy osoba obok mnie obca ziewnie na przykład i jakby to jest jakby taka fajna wartość dodana do pójścia do kina. To znaczy to, że się idzie i się ogląda jakby w towarzystwie ludzi, tak? Poza tym, no oczywiście można iść z jakąś nawet dużą, ale swoją ekipą, tak? To jest fajne. Spodziewam się pierwszego filmu nie dla dzieci poniżej 16 lat, wojennej akcji i efektów, które w IMAX-ie urwą głowę. Naprawdę na to liczę. Ja też. Tutaj się chyba rozumiemy bez słów. Ja też na to liczę. Tylko, wiesz, czy to będzie film dla dzieci powyżej 16 lat? No, wiesz, no to ciężko określić. No na pewno nie będzie powyżej 18 roku życia, tak? Czyli scen, nie wiem, obcinania głowy z fontannami krwi, scen dzikich, scen seksu raczej się w Rogue One nie spodziewamy, tak? A to by tak naprawdę stanowiło dojrzały film wojenny. Mamy, nie wiem, no Szeregowiec Ryan, gdzie te trupy wyglądają dosyć właściwie, tak? Tak jak powinny wyglądać, nie wiem, jak pianista trupy na ulicach. No to tutaj czegoś takiego oczywiście nie dostaniemy. A nie przeczę, że to by zmieniło Gwiezdne Wojny ewidentnie. Mam nadzieję, że będzie po prostu lepszy niż The Force Awakens. Czy The Force Awakens był zły? Ja tam się bawiłem nieźle. Jasne, jak to potem zacząłem analizować, no to jakby widać, prawda, te kalki, widać kalki oczywiście z Nowej Nadziei. Natomiast czy będzie lepszy? Znaczy ja bym chciał, żeby trzymał poziom klasycznej trylogii. Ja wiem, to jest życzenie każdego fana przy każdym filmie Gwiezdnych Wojen. Ale no takie jest chyba życzenie, żeby trzymał poziom, nie wiem, Imperium kontratakuje, tak? To by było to. Dużo akcji, mało Jedi i Sithów. Star Warsowy humor, aby był utrzymany, oby był ciekawy. Widzisz, ja się trochę boję tego właśnie braku Jedi i Sithów w Rogue One. Znaczy jasne, być może w prequelach trochę przesadzili, tak? To znaczy mnie dziwiło, jak poszedłem dawno, dawno temu na epizod pierwszy, że miecz świetlny zamienił się w scyzoryk, czyli coś do wszystkiego, tak? O, drzwi zamknięte, srób, przetnijmy się przez te drzwi, spoko.
tak? Także miecz świetlny zamienił się w scyzoryk. Natomiast boję się tego, że w Rogue One właśnie nie będzie rycerzy i Sithów, bo to wokół mocy, wokół tej wiary w moc, wokół paru różnych elementów się jakby robi, znaczy jest oparta cała treść Gwiezdnych Wojen, tak? I to jest, myślę, tutaj istotne. Spoiler. Kyle Katarn wykrada plany. Tak, i robi to z planety Danuta. Żeby Vader zapalił swój miecz, a nie tylko gadał i był tylko w kilku scenach. No niestety, ja się spodziewam, że Vader w Rogue One raczej będzie wprowadzony tylko po to, żeby... po to, żeby fani się tam nie pultali za bardzo. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wielu Botan nie zginie, by zdobyć te informacje. No i tu mam problem z tym komentarzem, dlatego że nie umieściłeś żadnego uśmieszka na koniec i tak dalej i nie wiem, czy trolujesz, i ja się teraz daję złapać na trola, czy naprawdę, nie wiesz, mówiłem o tym w poprzednim filmie, co musisz wiedzieć na temat Rogue One, do którego odsyłam oczywiście, że w tym filmie nie będzie Botan, bo Botanie wykradali plany drugiej Gwiazdy Śmierci. Drugiej, a nie pierwszej. Tak, żeby wszystko było jasne. Ale coś czuję, że się chyba złapałem na twojego trola. Moim zdaniem będzie porażką, ale oczywiście pójdę. Wiesz, no ale skąd te czarne myśli? No, bądźmy... Ja jestem pełen pozytywnych opinii. To jest tak, że te opinie, które były po tych pokazach, wiesz, na czerwonym dywanie, no są bardzo pozytywne, ale... No tego bym nie brał szczególnie pod uwagę, bo opinie ludzi, którzy wychodzą z kina i są łapani przez dziennikarzy na tym czerwonym dywanie, no to są zazwyczaj pozytywne, tak? No i to jakby każda najgorsza szmira też wychodzą i mówią: wow, wizjonerski film, wizjonerski film. Żebyśmy zobaczyli Vadera bez zbroi. Tutaj, no być może zobaczymy. Być może zobaczymy, jakieś tam spoilery są, że być może zobaczymy, ale... Diabli wiedzą. Mam nadzieję, że Vader będzie czyimś ojcem. No, już jest. Tak mi się wydaje w każdym razie. Krótko. Ma pozamiatać. Wiesz, no, przerabianie filmu Gwiezdnych Wojen na miotłę albo na sprzątaczkę, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo chyba, żeby pozamiatał, to trzeba by wydać ten film na kasecie VHS a soundtrack na kasecie audio i potem te wyciągnąć taśmę, zrobić z tej taśmy taki kołtun, zamoczyć w płynie do zmywania i wtedy można tym myć podłogę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Rzeź rebeliantów, rzeź imperialnych, dobrze opisane i rozwinięte nowe rasy i postacie, szczególnie Pao. Czyli chcesz, żeby się wszyscy przez cały film, jak film będzie trwał tam 2 godziny z hakiem, żeby się wszyscy mordowali, żeby nic nie zostało i żeby był tylko mordowanie. Ja bym jednak chciał trochę fabuły, a nie takie tylko bezmyślne strzelanie, tak? Żeby nam, być może liczę na to, że nam ten film rzuci trochę głębi na to, dlaczego tak naprawdę Imperium chciało wykończyć Rycerzy Jedi, tak? Wystarczyłoby przecież, no, Rycerze Jedi, 10 tysięcy Rycerzy Jedi w Starej Republice, którzy stali na straży Peace and... co tam, jak to mówił? Peace and Justice in the Old Republic, czyli pokoju i sprawiedliwości w Starej Republice. No jednak takie coś byłoby Imperium przydatne, tak? Więc dlaczego oni się chcieli ich pozbyć? Dlaczego w ogóle do tej wojny doszło? Dlaczego musiała powstać zbrojna rebelia, tak? Bo zauważcie, że przecież jak przyjrzymy się historii chociażby naszej ziemskiej, no to zbrojne wystąpienie i zbrojna rebelia jest ostatnim krokiem. Jest krokiem, z którego się już w zasadzie nie da wycofać. Znaczy można tylko przegrać albo wygrać. Natomiast najpierw przez całe wiele, wiele lat jest, że tak powiem, opozycja polityczna. Dlaczego my przeskakujemy tutaj z epizodu 3, w którym widzimy, jak zostaje proklamowane Imperium, przeskakujemy od razu do rebelii, która już ma swoje myśliwce, swoje jednostki wojskowe, tak?
jak to się rodziło. Ja jestem tego strasznie ciekaw, a nie, że to tam, prawda, czy zginie, nie wiem, 50 szturmowców czy 60. Wątki X-Wingów i TIE i mam nadzieję walkę Y-Wingów, mój ulubieniec. Wiesz co? Coś jest w tym Y-Wingu, rzeczywiście. Ja też strasznie lubię tą jednostkę. Pamiętam, jak jakieś czyniłem kiedyś próby zrobienia czy pisania jakichś opowiadań fanowskich i tak dalej, i tak dalej. To tam wymyślałem jakieś, prawda, statki kosmiczne, które powstawały na przykład z silników Y-Winga, tak? Że to był taki kosmiczny złom. No i potem okazało się, że to już jest, zostało wprowadzone do kanonu. Chyba nawet, znaczy teraz do legend, chyba nawet później niż ja to wymyśliłem, to znaczy te wszystkie brzydale. Jeśli jesteś ciekaw, to poczytaj na osusie, co to jest brzydal. Brzydal to jest jednostka, która powstała jako zlepek części, czyli na przykład kabina myśliwca TIE i silniki Y-Winga. Tak, ja to wymyślałem za dzieciaka wcześniej, także copyright Lucasfilm, to nie Lucasfilm, tylko ja. Po gównianym i żenującym The Force Awakens oczekiwania gigantyczne. Znowu, to jest tak, że kiedy przeglądałem te komentarze wasze, czego oczekujecie po Rogue One, to chciałem wkleić właśnie ten komentarz. Ja podkreślam jeszcze raz, ja nie uważam, że gówniany, że The Force Awakens było gówniane i żenujące, ale chciałem wkleić ten komentarz też, żeby w tym filmiku był jakiś tam przekrój oczekiwań, tak? Bo jakbym go nie wkleił, no to zarzucilibyście mi jakąś tam stronniczość pewnie. Natomiast ja mam z kolei odwrotnie. Ja trochę bardziej czekam na epizod 8, jak to się wszystko rozwinie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na Rogue One nie jestem aż tak nahypowany. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wiadomo, w którą stronę to pójdzie, wiadomo, gdzie się zacznie, wiadomo, gdzie się skończy. Tak jakby, jasne, mogą być pewne jakieś tam wstawki, jakiś nagły zwrot akcji, który nas zaskoczy w Łotrze 1. Natomiast to nie będzie, znaczy jakby wiemy, skąd zaczynamy i wiemy, gdzie dochodzimy, więc ten film nie będzie stanowił niespodzianki i być może dlatego nie jestem na niego aż tak nahypowany. No dobrze, to tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś opinie, jakieś oczekiwania odnośnie Łotra 1, to oczywiście komentarze są do waszej dyspozycji. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subie, oczywiście, jak najbardziej. No i trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Do zobaczenia w kinie i do zobaczenia w kolejnych filmikach na kanale Biblioteki Osus. Pa, pa!